No siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Teamfight Tactics. Tak jest, lecimy, standardowa kwestia, zawsze ta sama. Zabieram sobie mieczyk, to też również jest taki klasyczny dosyć element tych naszych filmów, bo no to jest bardzo, bardzo fajny opener. No i zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie w tej gierce. Powiem wam szczerze, ostatnio tragicznie mi idzie, naprawdę ten nowy patch totalnie nie oddaje. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak tam wam idzie, ale no u mnie jest tragedia, nie? Nowy patch tak mnie tutaj z LP-ków grabi, że to jest głowa mała, nie? Same botomy, konsekwentnie same tutaj poniżej top 4 miejsca. No ale zobaczymy, może tym razem będzie inaczej. Zostawcie łapkę w górę na wstępie tego filmu, może to przyniesie mi troszeczkę więcej szczęścia. Dodatkowo zachęcam również do zasubskrybowania tego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ze mną zostaniesz tutaj na troszkę dłużej, jeżeli dasz mi szansę. Subika zawsze można anulować, także niczym się nie martw. Dodatkowo zachęcam do spojrzenia w opis tego filmu, tam znajdziecie kilka przydatnych linków. Przede wszystkim mój Twitch, gdzie często sobie streamujemy właśnie Teamfight Tactics. Wow, mam Champion Duplikator na samym wstępie, nice. Co jeszcze możecie tam znaleźć, to grupa na Facebooku związana z Teamfight Tactics właśnie. Poza tym mamy jeszcze tam link do wspierania. Jeżeli ty, mój drogi widzu, masz taką tylko ochotę, no to tam znajdziesz właśnie link i też zostaniesz następnym razem pozdrowiony w odcinku. A z tego miejsca serdeczne pozdro właśnie do aktualnych wspierających. Dzięki wielkie, bardzo to doceniam, moi drodzy. No i co, lecimy już z tą giereczką. Kurczę, wstęp jest taki... taki nijaki, bym powiedział. Taki kurczę w nic. Mam dwa miecze. Mam dwa mieczyki. A kurczę, to może taki Dravenik? Dostaje 35% attack damage. I jak zabije jakiegoś enemy, jest 35% szans na dropnięcie jednego golda. No dobra, jeżeli nikt tego nie będzie brał... Kurde, no jest tutaj kolejny Draven. Ja pierdzielę, dobra, to nie gram tego. Co mogę jeszcze sobie zagrać? Omni Vampik jakiś. No ja muszę grać coś. No dobra, niech już będzie to. Niech już będzie chociaż to. Ale to jest głównym totalnym. Jakiegoś Surshota? Kogo ja tu mogę zagrać? Chyba że... no nie, no Surshoty po nerfach, to tak średnio mi się to widzi. Naprawdę tak średnio mi się to widzi. Kurde, no te augmenty... totalna padaka, wam powiem. Naprawdę, totalna padaka. Draven zajęty. Dwa miecze. No nie wiem, nie wiem co mam z tej gierki grać. Naprawdę open jest bardzo średni. Chyba że, nie wiem, może Sivir taką supportującą sobie zostawimy i zagramy jakieś recony pod Vayne, może? No też nie jestem do końca tego przekonany. No ale dobra, niech będzie, czekaj, ja tutaj miałem, o właśnie, czekaj, to sprzedam. Halo, no, wrzucę to. I mam tą Aszkę jeszcze do dorzucenia. Dobra, wiecie co? To raczej będzie gierka w lose streak, także tutaj na razie sobie poprzegrywajmy. Nie spinajmy się jakoś. Jakie augmenty mają tutaj ludzie? To jest supportowy Ezreal, tu jest ten Kerry Draven, tu jest Aneczka. Aneczka jaka? Supportowa, okej, czyli ta, która daje AP. Kerry Lee Sin, jest jakaś supportowa Yumi. Jest supportowa Fiora. I tutaj będą grane anima składy, bo jest Everyone Goes Boom. No dobrze, dobrze. Skoro tak, to zobaczymy. No tak jak mówię, na razie polustrikujemy sobie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No póki co Brawler Civilian w moim składzie jest. A w o. Ale Janna jest dobra. Janna w tej gierce jest fajna. No. To może... to może byśmy tutaj zagrali Civil... o, mam senne. Czyli to byłby już Surshot. No ale Surshot to patrzcie, 6% attack damage tylko.
No dobra, wezmę. Wezmę to. I teraz tak. Co ja bym tutaj... Czekaj, to... Może zagrałem po prostu Civilian plus... Jakaś Belvet może? Civiliany w Belvet? Coś w tym stylu? Nie wiem, czy to w ogóle będzie działało. Belvet też ostatnio została znerfiona w tym patchu, także też nie wiem, jak to z nią jest. Ale ona raczej dostała mniejsze nerfy niż chociażby te Shurshoty. No bo Shurshota grać to naprawdę będzie bardzo ryzykowne. Tak jakoś, no... Kurczę, no nawet jeżeli byśmy grali czterech, a raczej nie będziemy grali czterech, no to jest tylko plus 16% attack damage, nie? Gdzie wcześniej to było 20. Ale w sumie mamy champion duplikator. To może, nie wiem, jakieś... Jakaś Senna 3 albo... Albo szybka Samira 2. Albo jeszcze lepiej, jakby to było... jakby to był szybki Aphelios 2, no ale w to raczej wątpię. Bardzo, bardzo wątpię. Dobra, mam jeszcze Negatron. Kurczę, no powiem wam szczerze, że na Belvet mam tutaj, kurczę, ochotę. Może to zabrzmieć dwuznacznie, ale nie o to chodzi. Kurczę, no bo mam tego Deathblade'a, będę mieć Blood Testera. No to są bardzo dobre itemy na Belvet, także Sivir po prostu, taka tutaj supportująca, będzie nas tutaj leczyła i usuwała z nas negatywne efekty, a Belvet będzie robiła po prostu robotę, nie? Tak przynajmniej mam nadzieję, że będzie to wyglądało. No póki co składam sobie te itemki, niech będzie, niechaj będzie. No i tak jak mówię, jakieś Civiliany można też tutaj zagrać. Ty, tu mogę z Undergrounda w ogóle wrzucić. Nie wiem, czy nie warto tak zrobić właśnie. Bym zrobił tak. Tak. Chociaż nie, na Undergrounda to już jest za późno. Na Undergrounda to i tak już jest późno. Także walić to. Nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego. Kurczę, żeby zrobić eko, to bym musiał tą dwójkę sprzedać, a nie uśmiecha mi się to. Kurczę, ale chyba będzie trzeba. Chyba będzie trzeba to sprzedać. No. Bo jednak jeżeli gramy tutaj Lustrik, to ekonomia jest najważniejsza. Jak najlepszą chcemy mieć ekonomię na tej pierwszej rundzie neutralnej. Także no trzeba. Trzeba tak to zrobić. A ewentualnymi upgrade'ami, no to zajmiemy się jeszcze później. W momencie, kiedy będziemy już mieli hajsik do rolowania, prawda? No, wróciła do nas Sivir. Także dobra, ja to wezmę. Wezmę również to. Pyk, pyk. No i dobra, tyle. Na koja mogę grać. Tu są już te anima składy zrobione. Tu są cztery maskotki, proszę bardzo. I tutaj jest super maskot. A co gościu chce grać z tymi maskotkami? Yumi? Tak najbardziej by mi tutaj pasowała Yumi do grania tej kompozycji. Z tymi supersami, tym bardziej patrzę po tym, że on ma zeslamowanego tego, blue buffa. Chciałem powiedzieć double buffa, nie wiem dlaczego, ale okej. No i dobra, obyśmy tutaj przegrali. No i co? I ekonomicznie będziemy w miarę dobrze stać. Ty, chociaż ja nie wiem, czy ja tego nie wygram. Nie, no nie. O, czekaj. Dobra, weź jeszcze umiejętność walni, Lux. Dobrze, świetnie. Całe szczęście. Całe szczęście, że my to tutaj przegraliśmy. Uch, już by nie było 5 lustrika. A 5 lustrika oczywiście daje nam plus 3 golda, dlatego tak bardzo mi na tym zależało, moi drodzy. Dobra, czy coś tu jest, co ja bym chciał? No, raczej średnio. Raczej średnio, także pyk. A to jest? Civil menu field hair. Aha, dobra, czyli nie ma znaczenia, czy ile my ich gramy. No dobrze, dobrze. Dobrze, panie Bobrze, zobaczymy, jak to tutaj będzie. No mam ten champion duplikator, ja się zastanawiam, co jeszcze tutaj z nim zrobić, czy... No ale najprawdopodobniej to znajdę po prostu dwie Belvet i właśnie jakąś Belvet 2 sobie zrobię. Mam łezkę, dobra, mam łuk. Łuk jest spoko, Last Whisper jakby tutaj jeszcze siadł, ło, ale to by były itemy. Kurde, drugi łuk. Ale w sumie może Rapid Fire Cannon nie jest najgorszy. Mm.
No na Velvet będzie to spoko. Wolałbym Last Whispera, ale no jak nie ma, to trudno. Jak nie ma, to nie będziemy się jakoś tutaj mega spinać o to. Myślę też sobie, że zagram sobie Ramusa. No jakiś threat level maksimum mógłby być tutaj spoko. No a z łezki oczywiście chciałbym zrobić Redemption. Redemption, ewentualnie Protector, ale dużo bardziej wolałbym to Redemption. W sumie tego Lee Sina też mogę kupić. Tu jest jeszcze Jaxik. W ogóle szkoda, że tutaj nie mam 50 golda już. No, słabo, słabo. Dobra, tutaj też powinienem przegrać, bo mam słaby frontlane. Mam tutaj naprawdę potężne itemy na sennie, ale to tutaj nic nie zmienia, bo te jednostki bardzo szybko się przebijają przez mój frontlane. No tylko ten Nasus jakby padł, to jeszcze by było spoko, nie? Aha, fajnie. Fajnie. Naprawdę super robota z targetowaniem Riot Games. Nie wiem, czemu Nasus był bity i później nagle przestał być bity. No ale dobra, nie wnikam w to. Chyba, że ten Ekko zrobił przewrót. Może też tak być. Think fast. No raczej nie. Raczej nie w momencie, kiedy my mamy piąty poziom. Także rolka. Jest level up. Okej. Wezmę level upa. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy już uzbieraną ekonomię, to jak najbardziej będzie to tutaj w pożądalu. I wiecie co? Może nawet bym zrobił w ten sposób. 4 razy brawler. Pyk. No nie wiem, coś zależy mi tutaj, kurczę, na jakimś lepszym tym właśnie frontlane'ie, bo tutaj już trzeba powolutku lecieć, nie? Co ludzie wzięli? O, ten gościu za dobrze nie hitnął, mam wrażenie. Tutaj mamy również level upa, level up, Windfall, Golden Ticket, Spellslinger i New Recruit. Dobra, 3 osoby w ogóle łącznie ze mną wzięły tego level upa, także no, odlecimy, coś czuję, że mocno z tym levelem. No dobra, kurczę, no ja myślę, że tutaj nawet szybki 8 level i szukamy Velvet 2 i mam nadzieję, że to jakoś mnie tutaj będzie ratowało. Dobra, tutaj jeszcze luz i w sumie cieszę się z tego, bo cały czas utrzymujemy te plus 3 golda. A przy okazji nie tracimy jakoś mega dużo HP. W ogóle mój cały team jest na poziomie pierwszym, także niezłe jaja, niezłe jaja. No ale myślę, że lecimy dalej po prostu. Dobra, moi drodzy, zmieniłem sobie tutaj troszeczkę koncepcję. Dałem sobie Defendera i wrzuciłem tego Ramusa i gram tylko 2 brawlerów zamiast 4. No to poza tym to mam właśnie tego Defendera aktywowanego, no i Ramuska sobie dorzuciłem. No i co? I całą nadwyżkę golda teraz będziemy pakować w level. Myślę, że co najmniej do 7 poziomu, ale myślę nawet, że będziemy to pakować w level aż do 8. I na 8 jakaś rolka po Velvet. Chociaż jak patrzę na nasz poziom zdrowia, to raczej będzie to rolka na 7. No wygląda to tragicznie, naprawdę. 46 HP. I o tym właśnie mówię. O tym właśnie mówię, że te gierki kompletnie, kurczę, mi nie siedzą ostatnio. No naprawdę, no nie mam pojęcia, co mam grać, żeby wygrywać. No, chciałem grać tego Dravena, no ale tu gościu go zajął, nie? I no wchodzenie w ten sam build to raczej jest po prostu za rączkę robienie bottomu. Także no, zrobiłem mu tutaj przysługę, że nie wziąłem tego. Ale też sobie zrobiłem przysługę, bo po prostu nie pisałem się na to, że będziemy sobie nawzajem zabierać te jednostki. No ale z drugiej strony, no to taka przysługa, no patrzcie, jak cała gierka moja wygląda. Nie wygląda to zbyt kolorowo. No ostry bottom się tutaj szykuje. 46 HP na 3-5. No to nie jest zdecydowanie dobra informacja. Dobrze, czekajcie. Ja bym sobie tutaj, nie wiem kogo. A! Weźmy sobie tego tutaj Ramusa. Zróbmy właśnie naszym tankiem. Póki co, później może będzie jakaś zmiana. No ale te surshoty to naprawdę są tak tragiczne do... O, czekaj, ja w ogóle zapomniałem o tych cywilianach. Zapomniałem o nich, no. Nie powinienem o nich zapominać. Oni tutaj się przydadzą, bo tak jak mówiłem, no Janna jest tutaj naprawdę wspaniała i dla takiej Velvet myślę, że bardzo by tutaj
zrobiła po prostu robotę, nie? Tym dodatkowym AP i AD. Czy ja to w ogóle wygrywam? Weź, wej, mnie tutaj rozwal. No dobra, czyli przełamujemy naszą złą pasę i wchodzimy na... na win streak. Kurczę, chciałbym na win streak wejść, ale po prostu mamy wina, no i tyle. Dobra, te dropiki już tutaj coraz lepsze. Pierwszy upgrade, Sivir 2. Niesamowity drop, widzowie, naprawdę. No jest fenomenalnie. No tutaj patrzcie, to jest Ramusy, kurde, to jest wszystko, nie? To jest wszystko. A ja natywnie nie potrafię hitować. No po prostu, nie ma i tyle. I wypchaj się, nie? Tak to u mnie zawsze wygląda. Niestety. No ale dobra. Najważniejsze, że jest ta Sivir. Też tutaj niedługo będzie można sobie dorzucić tego Galio. Do tego Galio dograłbym sobie bardzo chętnie zamiast Vi najprawdopodobniej Alistara, bo to wtedy byłaby maskotka plus Aegis. Tak jest. Dobra, 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 Senna, weź się tutaj lecz z tego Blood Testera, bo tutaj ci Lux niezłą bombę zapodała. Oj, 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 ledwo, ledwo. Ale ten gościu na pewno jest niepocieszony, że ona przeżyła. No i dobrze, ja to chyba wygram. To fenomenalna informacja. Bo będę tutaj miał plus 1 golda, przynajmniej tyle. Nie jest to dużo, ale przynajmniej coś, prawda? Także należy się tutaj pocieszać, wyciągać pozytywy ze słabych sytuacji. No i dobra, czy coś tutaj jest, co będzie mnie interesowało? Jest Galio kolejny. No i tak jak mówiłem, jednak się uda, jednak jest poziom zdrowia taki w miarę jeszcze pod kontrolą, 46. Oczywiście odstajemy tutaj od górnej stawki, no ale miejmy nadzieję, że zaczniemy się odkuwać. Ja bardzo chętnie, tak jak mówiłem, znalazłbym sobie tego Alistara, no i w momencie, kiedy będę mieć już ósmy poziom, no to roleczka, nie? Roleczka po te jakieś moje czwóreczki, po tą Belwet. O, dobra, fajnie, fajnie. To jest cool. Dobra, można sobie tutaj wstawić też lepszą jednostkę. Myślę, że zrobimy już sobie coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Mam też w ogóle Infinity Edge'a, także... Kurczę, też spoko opcja. Dobra, i co? Możemy coś hitnąć? No, chyba nie za bardzo. O kurde, jest Urgot, ty. Oj, 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 oj. Ty, a jakby Urgota zagrać pod carry? Urgot też po nerfach. Tak sobie w sumie teraz myślę, że wszystko, co ja gram, to jest po nerfach. Troszeczkę unlucky, niestety. No ale dobra. Nie, no tego Urgota będzie trzeba wrzucić, to na pewno. To na pewno będzie trzeba go wrzucić. I myślę, co by tutaj zrobić. Może tego Infinity Edge'a mu dać? Myślę, że to by nie byłby, że to nie byłby głupi pomysł. No i dobra, na razie jakoś sobie tutaj radzimy. Zobaczmy jeszcze, co na augmencie będzie. Ale na pewno tutaj lekki przypał z tym, że ja nie mam ekonomii. No naprawdę bardzo nisko zeszliśmy, jeżeli chodzi o ekonomię właśnie. Co ja bym tu chciał? Second Wind wydaje się spoko. Ale też ten Knife's Edge. Tak, chociaż kurde, 35% attack damage, no to i tak mi daje dużo. Te wszystkie przedmioty. Dobra, nie no, biorę Second Winda. Biorę Second Winda, żeby mieć tutaj fajny froncik. I myślę, że ustawimy się jakoś w ten sposób. To już sobie wywalam. I teraz tak. To mi daje Aegisa. Ale ja podziękuję za to. Wolę raczej mieć tego tego Urgota na bordzie. No i dobrze. Dobrze, dobrze. Tylko teraz, żeby dobrze ustawić tego Urgota. No tutaj jest idealne miejsce wręcz dla niego. Niech on sobie tą falę rzuca. No i dobra. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Na pewno Janę bym też chciał tutaj. No i przede wszystkim moją Belwet, kurde. No bez jaj, że ta Belwet mi tutaj nie chce wypaść. Nie wiem, czy mi się tutaj opłaca w ogóle zbierać na nowe ekonomię. Ja bym chyba tutaj podrolował i tak. Po tą Belwet chociażby, nie? Żeby tą Sennę wywalić, bo ta Senna tak wasteuje strasznie. Mam te itemy, mam wrażenie.
No ale przydałoby się też coś na tanko. Ło, tu jest w ogóle już Draven na trójce. Okej. Dobra, jest Zedzik. No niestety, Zedzika dzisiaj grać nie będziemy. Jest Samira. To szczerze mówiąc, już wolę tą Samirę wsadzić tutaj. I teraz tak, let's go dalej. Jest Aurelionik, Syndra, jest Belved. Dobra, nice, nice, nice. Jest Belved, także z tego się bardzo cieszę. Dobra, na komy tutaj możemy teraz grać. Dobra, i tak jesteśmy dobrze ustawieni. Coś jeszcze? O, 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 o. Jest Belved 2. Jest Belved 2, bo oczywiście tutaj użyjemy sobie Champion Duplikatora. Jest też Leona, także to można wywalić. Leonę sobie wrzucimy jako Aegisa. Tylko będziemy musieli uzbierać 44 golda. Mam nadzieję, że uda się to bez problemu. No póki co naprawdę zaczęliśmy wygrywać. Wchodzimy na 5 win streaka, co daje nam znowu plus 3 golda. Fajnie, fajnie. Jak tak to będzie leciało tutaj, to sobie będziemy, będziemy mieli szansę po prostu szybko sobie tą ekonomię odrobić. Dobrze, teraz tak, ja bym raczej brał coś pod tanka. Jakiś pancerzyk, jakiś Negatron może. Tutaj są fajne itemy, jak najbardziej. Chociaż w sumie pasek też by mógł być z tego Afeliosa. Dobra, już zabrany. No bo tutaj na, do obrażeń to już nic nie potrzebujemy. I teraz tak, gdzie poszły te jednostki? Wezmę pancerz. Pancerz wezmę. W ogóle pokaż mi to lobby. Tu jest AD, AP, AD, AD. No, tu tak mieszane. Tutaj mamy AP i tu również AP. Okej. Okay. No dobra, niech będzie. Nie wiem nawet, czy teraz tak nie zrobić. Póki co. Dobra, spuszczam sobie ten Champion Duplikator oczywiście już. Ta Belved w sumie nie musi tak blisko stać tych jednostek. Tylko w ogóle Urgot na tej jedynce nadal robi więcej obrażeń niż ta Belved. Także boję się, że ta Belved i tak będzie troszeczkę useless na tych dwóch gwiazdkach z tymi przedmiotami. No mam nadzieję, że nie. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało z tymi obrażeniami. No teraz już Belved 2, nie? Także... miejmy nadzieję, że będzie fajnie działało. Let's go. Zobaczmy to. No nie, no jak odpala umiejętność, to dobrze to idzie. Naprawdę dobrze to idzie. No dobra, świetnie. Kurde. I ten gościu dostał potężny wpierdziel tym na tego Dravena. Znaczy, ten Draven dostał po prostu potężny wpierdziel. No i się cieszę, cieszę się. A tutaj jak to wygląda? O, spellslingerzy sobie radzą, radzą sobie. Dobra, myślę, że tutaj jeszcze poczekamy. Mam nadzieję, że tą jedną walkę wygram. I w momencie, kiedy ją wygram, to będziemy mieli 7 win streaka, 50 w banku na Aurelionie. Wejdziemy sobie w 9. Dorzucimy Zaka, myślę. I chyba będziemy szukać upgrade'ów tego Urgota, tej Leony. Później jeszcze byśmy chcieli oczywiście dostać Janę. Będą na to też większe szanse. Także no. O, czekaj! Dobra, przestawiłem. Ale to bez większego znaczenia. O kurde, to jest potężny Sylas. Ale Sylas to jest jednak jednostka. Chociaż czekaj. A, dobra, defenderzy. Defenderzy. Już myślałem, że znowu jakoś dziwnie się popsuło to targetowanie. Jeszcze skrzyneczka od Urgocika. No fenomenalnie, fenomenalnie. I nawet bez Last Whispera nasze jednostki sobie tutaj poradziły z przebiciem się, także nice. Dobra, to Samirę też w sumie mogę wyciągnąć. Kto wie, a nóż się przyda. A nóż widelec. Dobra, tutaj tym razem gościu wygrał. No i tak jak mówię, 7 win streak. Patrzcie, 52 golda, wjeżdżamy tutaj. Wjeżdżamy jak do siebie, normalnie. Normalnie, essa jest robiona taka, że... że aż sam jestem w szoku, bo kurczę, fajny comeback. Fajny comeback tutaj wjeżdża. Zobaczymy, czy długo to potrwa. To nasze win streakowanie oczywiście. Ale myślę, że w momencie, kiedy wejdę w 9 level, to no jest jakieś prawdopodobieństwo tutaj właśnie na to wygrywanko dalsze. Jeszcze też jak rolka będzie jakaś taka, wiecie, szczęśliwa, że tak powiem. W sensie, że będą te jednostki dropiły, nie? Te Jany i tak dalej. Dobra, jest ta Samira.
A nie wiem, czy ja ją chcę. Dobra, mam pancerz, czyli tak, teraz potrzebuję Sunfire, jak najbardziej. Jak najbardziej myślę, że jest Gites. Dobra, lecę w level. Dorzucam sobie tego Zaka, tak jak mówiłem. O, jest Urgocik. Jest Janna. Coś jeszcze? Dobra, jest Urgot 2. To wywalę to. Kurczę, teraz mam tą Sedżu. Nie no, Sedżu też nie zagram tutaj. I to tyle. Dobrze, to tyle. Jest Urgot 2. Kurczę, to teraz najchętniej bym z tej Belwet w ogóle wywalił te itemy i serio grał tego Urgota pod carry. Jak mi wyleci jakaś Belwet, to chyba tak zrobię. Bo, nie wiem, Urgot jest giga lepszy. Mam takie wrażenie przynajmniej. Byśmy dali mu Deathblade'a jeszcze. Tego tutaj Rapid Fire Cannona. Chociaż nie, no Belwet dalej robi więcej obrażeń. To póki co, niech ten Urgot będzie naszym second carry. A co będzie dalej, to się okaże, zobaczymy. Woohoo! Let's go! Leona 2! Odjeżdżamy! Odjeżdżamy przeciwnikom! To mi się podoba. Kurde, tak to można grać! Tak to można grać! Dobra, teraz tak. Jest ten Draven. A jest też ten gościu. Teraz na kogo tutaj padnie, nie? Na kogo tutaj padnie? Na kogo my tutaj będziemy grali? Ustawię się tutaj tym Urgotem. I dobrze. Dobrze wycelowane. Bardzo dobrze nawet bym powiedział. I w ogóle myślę, że Cho'Gatha wymienimy sobie. Za Cho'Gatha wleci Janna. Tylko niech ta Janna w ogóle gdzieś tu się pojawia. O, dostałem łezkę. Nice, fajnie. Dodaj mi jeszcze rękawiczkę jakąś. Najlepiej. To wtedy bym Hoya zrobił właśnie dla tego Urgota. Więcej nakryta by miał. Ty, no stworzyłem całkiem dobry team. No ja mam 9 win streaka, ty. Ależ to wygląda dobrze. Ależ to wygląda fenomenalnie, nawet bym powiedział. Ty, a może zbierajmy eko, póki win streakuje i spróbujemy wejść w 10. Kurde, 56 golda tylko do 10 levela. Let's go, ja to robię. Póki będę wygrywać, to lecimy z tym. Dobra, teraz gramy na tych typków. Czyli ja bym zrobił tak. I tak. I czy oni się przestawili? Czy oni to tutaj przewidzieli, przemyśleli? Nie. Także fenomenalnie. I raczej to będzie eliminacja, co? To jest 6 anima skład. No, to raczej tak. Raczej tutaj bez większych problemów, no. Z takimi jednostkami jak Urgoty, kurde. Leony. Ty, w ogóle z Leony by można zrobić main tanka teraz, jak sobie tak myślę. No, można by. Dobra, mam 20 golda, także fenomenalnie. I w ogóle pierwsza pozycja teraz jest tutaj przeze mnie obejmowana. Jest Oxforsik w sumie. A nie, czekaj, ja nie mam tego. Ja nie gram tutaj Alistara w ogóle, zapomniałem. Jakoś tak mi umknął ten Alistar. Miał być grany i w końcu nie został zagrany. Dobra, dawaj mi protektora, let's go. Też wyląduje na Ramusie. Póki co. Chociaż, o, jest Janna. Mhm. To teraz jaka decyzja? Nie no, kurka wodna. Musi tak być to tutaj zrobione. Pyk, w ten sposób. Tyle, że tu Janę to ja bym raczej zagrał jakoś tutaj, wiecie? Tak i tak, o, coś w tym stylu. Bo chcemy, żeby oczywiście ten Urgot tutaj tą część mapy, znaczy no jak największą ilość osób swoją umiejętnością bił, nie? Ale gdzieś ty polas, kurde, czemu ty idziesz na lewo? Dobra, i tak, przepiękna fala. Ole, skrzynek! O, let's go, uwielbiam Urgota. Jezus, Urgot jest tak zarąbistą jednostką. No, poważnie. Ale obrażeń tutaj za dużo to nie zrobił, jak mam być szczery. Tak, no, nie zrobił jakiś fajerwerek. Tutaj kolejne skrzynie, ja je chcę. 11 win streaka. Ja pierdziula.
No to powiem wam szczerze, że zaskoczyła mnie ta gierka troszeczkę. I myślę, wiecie co, że jeszcze zostaniemy na tym 9. Jeszcze chwileczkę zostaniemy. I dopiero po rundzie neutralnej zgridujemy odrobinkę. Wejdziemy sobie właśnie w kolejny level, tak? Teraz będziemy się musieli przestawić oczywiście. Czyli Benz. Mogłem to trochę inaczej zrobić, ale okej. Kogo on mi tutaj podrzuca? O Galio, zarąbiście w takim razie. Przefenomenalnie. A to ten gościu z Windfallem. O kurde, patrzcie ile ja dostaję rzeczy. Yo. Ty, dwa... Nie, czekaj. Kurde, dużo on tych skrzynek dropi. Yo, co jest? Ty, jak on mi farmi kasę. Nie no, Urgot po prostu farma pieniędzy. To nieźle, nieźle. O, nawet gościu tutaj napisał. A nie, czekaj, to chyba nie ten. Nie. Dobra. Archangel staff. Na kogo to mogę dać? No niby tutaj na Urgota, nie? Tylko czy... No nie wiem, czy ja chcę Archangel Staffa, bo to tylko boostuje jakby procent na... Na te... mów mi szybko, na... No procent na skrzynki. A mi aż tak na tym nie zależy, ja bym raczej mu jakieś Ginzo Hoi zrobił. O, to by było fajne. Dobra, ja żadnego Ace'a nie mam, także można sobie tutaj to wziąć. Dobra, co ja tutaj hitnę jeszcze? Kolejne Redemption, ZZ Rod. Ty, a jakby zrobić... O? Coś takiego, o, w ten sposób. Dobra, i to też wywalam. To ładuję tu, to ładuję tu. Zagramy go takiego supportowego, Benz. Dobra, są jakieś... Oj, za szybko. Za szybko roluję. Ty! A taką Leonę 3 zrobić se? A ja bym w to zrobił. Ja bym w to wszedł. O, jest Aphelios. Dobra, Urgot, dawaj skrzynki. O nie, Urgotem się nie przestawiłem, właśnie. Duży błąd bardzo. Kurde, będę musiał lokować, co? No niestety, muszę zalokować to. I powiem wam, bardzo kurde, potężna gierka nam z tego wyszła. 13 win streaka, moi drodzy, 13 win streaka. O kurcze, dwa Urgoty. I co teraz? Co teraz tu zrobić, co? Kurka, nie mam pojęcia. A ile w ogóle Leona zrobiła? Ty. Co jest kurde? Leona chuja tutaj zrobiła. No? Niedobrze, niedobrze. Dobra, Janę zagrywam tutaj. No nie wiem, nie wiem, kurczę. Ten Urgot? No dobra, dawaj mi go. Dawaj, dawaj. Tylko, no ja już tutaj nie zdążę zrobić tej Leony. Już tutaj raczej nie zdążę zrobić tej Leony, bo tutaj wszyscy odpadają. Czekaj, on gra. No, on odpadł. I ja tego też pokonuję, najgorzej. Oh shit. No i tyle. Niestety, moi drodzy, żadnej legendarki na 3 gwiazdki tutaj nie będzie. Ale był wbity 10 poziom. Gierka wyszła naprawdę niesamowicie. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika i widzimy się wtedy w następnym odcinku. Elo.